Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest StarCraft 2 Heart of the Swarm. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tu ostatnio działaliśmy? Mianowicie udało nam się wylądować na powierzchni Korhalu, a więc stolicy Dominium. Oczywiście Kerrigan chce się zemścić na Męsku. Dobrze, moi drodzy, pogadajmy sobie ze Steelcovem. Co on o tym wszystkim sądzi? Oto jesteś u bram wroga. Już prawie koniec. To chyba nie będzie takie proste. Nie z Arcturusem. Jego myśli wyprzedzają twoje czyny. Zna twój następny krok jeszcze przed tobą. Ale byłaś częścią jego wielu planów. Czy jako wspólnik, czy ofiara. Na pewno poznałaś kilka jego sztuczek. Tak. Niedługo się przekonamy, czy byłam pilną uczennicą. Dobrze. A więc Isha. Mogliśmy polec na wiele sposobów. Bałam się, że nie dotrzemy na powierzchnię. Ale udało się. Sprawiłaś, że jesteśmy potężni. Ale kiedy się zemścisz, czy nas zostawisz? Jestem jednością z rojem Isha. Jeśli przetrwamy tę walkę, czekają nas jeszcze większe bitwy. Wspólnie stawimy im czoła. No, ciekawie, ciekawie. Dobrze, przyjrzymy się pałacowi Męska. Siedzisz w pałacu jak pająk w sieci. Ale twoja sieć się rozpada, Męsk. No, no. Okej, zagara. Nigdy nie widziałam tylu Terran. W pewnym sensie jest mi ich żal. Jak to? Mają swoje państwa i klany, ale w środku każdy z nich jest samotny. Chciałabym im pomóc, przyjąć ich esencję do roju, a potem zabić. No, ciekawy sposób. Dobrze, Gehaka. Terranie o tobie nie wiedzą. Nie wiedzą w ogóle o pierwotnych zergach. Zbierzemy ich esencję. Zaskoczysz ich. Zawsze używali przeciwko nam naszej więzi psionicznej. Pierwotne zergi nie mają tej więzi. Pierwotne zergi jej nie potrzebują. Dokładnie. Dobrze. Zajrzymy do jamy ewolucyjnej. Coś tutaj się dzieje. O, mamy misję ewolucyjną. Jak miło. Dobrze, zerknijmy. Odmiana Ultraliska gotowa do wzmocnienia. Na Korhalu odkryto laboratorium Dominium. Eksperymenty na Ultraliskach. Można obrócić badania przeciwko nim. No i ładnie. Ciekawie, ciekawie. Dobrze, przyjrzyjmy się dwóm możliwym odmianom. Placówka Dominium do badań nad ksenomorfami. Metis. Zerg w środku. Można złapać. Można użyć. Męsk wyraźnie nas tutaj nie chce. Ale wykorzystamy jego okazy przeciw niemu. To Ultralisk. Bardzo by się przydał. Usłysz mnie, Ultralisku. Uwolnij się. Dotrzyj do drzwi. Zabij wszystkich na swojej drodze. Okej, okay, moi drodzy, lecimy. Oddział czwarty, co tam się dzieje? Okej. Zobaczymy, co oni tu mają. Działaj. Bardzo ładnie. Zniszcz generator i uwolnij Ultraliski. Pięknie. O to właśnie nam chodziło. Wypuszczono toksyczną substancję, duża moc, wiązanie z sekwencjami Ultralisków. Odmiana truciciel wywołuje trującą eksplozję. Rani wrogów na obszarze. Nie pisałem się na to. Nacieramy.
Działać, działać. Nie przestawać. Natychmiast odzyskać kontrolę nad bazą. O, fajne są. Naprawdę są fajne. Kurde, mogą się przydać do przebijania się przez formację wroga. Zatrzymajcie, inaczej Imperator zażąda waszych głów. Zniszczyć Terran. Co wy wyprawiacie? Strzelajcie! Kurde, super. Placówka badawcza uszkodzona. Pokazy wolne. Przechodzę do następnego pola walki. Obrzeża Augustgradu. Koszary. Centrum zaopatrzeniowe. Trzeba zniszczyć placówkę. W środku eksperymentalna broń jądrowa. Mostu pilnują oddziały Dominium. Naprzód! Zabezpieczcie przejście! Dobrze, moi drodzy. Ruszajmy! W takim razie... naprzód! Zbliżają się ultraliski! W tej chwili! Ser, jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Nie wiemy, co się stanie. Macie odpalić głowicę w tej chwili! Ciekawe. Analizuję zniszczenia. Składnik radioaktywny skaził ultraliska. Wykorzystaj to. Integruje z uśpioną ścieżką ewolucji. Odmiana ultralisków, Torask. Odnawia martwą tkankę, ożywia stworzenie. O, ciekawe. Naprzód, kontynuujemy atak. Ale fajnie wyglądają. Co to za paskudstwa? Zaraz się dowiesz. Nacieramy, nacieramy. Po śmierci tworzy kokon. Szybko się odradza. No, już mi was szkoda. To się znów podniosło! Tak nie powinno być! Oj, oj, jak mi przykro. Kolejna głowica. Nacierać. Obrócę to miasto w radioaktywną ruinę, jeśli będę musiał. Kolejna głowica. Oj, niedoczekanie twoje, kolego. Nacieramy. Nie zatrzymią nas. Ultraliski gotowe. Wysyłam. Ho. Działać, działać. Pięknie. Kurde, będę miał dylemat, którą wersję wybrać. Naprawdę będzie dylemat w tej kwestii. Chyba jednak zdecyduje się na te. Kurde, niemal nieśmiertelne ultraliski. To jest dopiero akcja. Placówka zniszczona.
Produkcja broni eksperymentalnej uniemożliwiona. Muszę przygotować sekwencję ultraliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. No i znowu mam dylemat, co wybrać. Pierwsze może te... A raz na minutę mogą się odrodzić. Bierzemy je. A co? Zakończona. Okej, moi drodzy, jeszcze tylko zerknę, jakie tutaj mutacje mam dostępne. Asymilacja tkanki sobie wziąłem. Że sprawia, że kiedy ultralisk jest atakowany, troszeczkę regeneruje mu się życie. Typ podziemnej szarży na pewno nie chcę. Jeszcze mam dylemat co do tego. Są zwiększone obrażenia zadawane. Też może być niezłe, ale dobra, zostańmy na razie przy tym. Chodzi mi o to, aby maksymalnie zwiększyć ich żywotność, aby jednak były w stanie przetrwać tą minutę, kiedy będzie się odnawiać ich zdolność do odnowienia się. Dobrze. W takim razie, moi drodzy, jeszcze zerknijmy do Kerrigan, co tutaj słychać. Okej, mamy maksymalny poziom. Komory desantowe to jest jednak najlepsza chyba opcja. Dobrze, a więc ruszajmy na misję. Królowo, twoje szczepy są gotowe. Inwazja na Augustgrad rozpocznie się na twój rozkaz. Dobrze, moi drodzy, a więc czas zniszczyć Dominium. Kerrigan, patrz do czego doprowadziłaś. Tysiące martwych w imię twojej zemsty. I krew jest na twoich rękach, Arcturusie. To wszystko twoje dzieło. To prawda. Dokonałem wielkich i okropnych czynów. I dokonałbym znowu, żeby ochronić ludzkość przed takimi potworami jak ty. Używasz słów jak broni, Arcturusie. Ale słowa cię nie uratują. O, ależ mam też inną broń. Chciałem się tylko pożegnać, Kerrigan. Nasze odległe szczepy giną! Erlanie rozstawili niszczyciel psioniczny. Wykorzystuje naszą więź psioniczną i rozrywa nas na strzępy od środka. Pole zabije każdego zerga, który w nie wejdzie. Zrozumiałam. Posłuchajcie mnie wszyscy. Dominium niedługo przeprowadzi atak. Dywersja! Chcą odciągnąć nas od niszczyciela. Tak, i pozwolimy im myśleć, że się wycofujemy. Zagaro. Masz rój, utrzymuj środek. Stiłkow, weź oddziały i osłania jej flanki. A ty, Dehako, oto twoja chwila. Urządzenie wykorzystuje więź psioniczną, którą dzielicie, ale ja jej nie mam. Nie jest mi potrzebna. Dokładnie. Zbierz swoje stado. Sprawdźmy, co potrafi twój niszczyciel psioniczny, Merksk. Pole rozerwie rój na strzępy. Musimy je wyłączyć! Dehako, to główny koncentrator niszczyciela psionicznego. Wyłączymy go! Na zawsze! Łącza zasilające zwiększają zasięg niszczyciela psionicznego. Wyeliminuj je, żeby tymczasowo wyłączyć pole. To pole mi nie zagraża. Rozerwę to łącze na strzępy. Kiedy pole zniknie, pokieruję rojem i zniszczę linię obronne wroga. Więc czas działać. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy! Więcej esencji. Czym jest ten stwór? Oj, dowiesz się i to niedługo. Esencja płynie, ja podążam. Czekajcie, to chyba tędy musimy pójść. Co tu jest? Twój
Chyba nic specjalnego. Nad nami ukrywa się machina Terran. Zniszczę ją. To jest. Zniszcz to. Dehako. Podążam. Zerk! Tutaj! To niemożliwe. Spokojnie, Dehako. Damy radę. Zmiażdżyć to cholerstwo. Uła. Muszę iść zebrać stado. Wrócimy i zniszczymy kolejne łącze. Pole niszczyciela zostało wyłączone. Przygotować skupisko uli do walki. Niszczyciel włącza zasilanie awaryjne. Jego pole niedługo znów się aktywuje. Informuj mnie o postępach, Isha. Na razie zajmę się niszczeniem Dominium. Okej, moi drodzy. Dobra. Teraz tak. Już sobie zrobimy na jedyneczkę. Rozpocząć produkcję. Atakujcie, dopóki pole jest nieaktywne. Twoja królowa słucha. Nacierać. Zniszczyć wroga. Tak jest. Atakować, atakować. Zmiażdżyć wroga. Nasze jednostki są atakowane. Dobra, wysłać troszeczkę oddziałów. Potrzebujemy więcej minerałów. Nasze jednostki są atakowane. Spoko, świetnie sobie dadzą radę. Tak jest. Moi drodzy. Okej, moi drodzy, sorki za to drobne cięcie, ale musiałem połączyć kilka programów, bo zauważyłem, że mi gierka troszkę zwalnia. Co niekoniecznie mi się podobało. Mów. Nasze jednostki są atakowane. Dobra, tam. Nacierać. Tak jest. Zniszczyć ich. Tak. Dobra, nasza. Okej. Tworzyć więcej robotnic. Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra. Co tym razem? Niszczyć, niszczyć. Zemsta będzie moja. Tu, nacierać. Podbije wszystko już czas. Odważnie. Tak jest. Pięknie. No i o to chodziło. Tak jest. Wybić ich. Tak jest, tutaj przyda atakują się nam... Atakują twoją królową. Potrzebujemy więcej minerałów. Spokojnie. Zemsta będzie moja. Więcej zerlingów. Nie znamy granic. Adaptujemy się. Twoja królowa słucha. Poczuj gniew roju. Nacieramy. Ekstraktory potrzebują 3 robotnic do wydobywania. Tak, wiem. Z maksymalną efektywnością. Nasze jednostki są atakowane. Nasze jednostki są atakowane.
Dobra, wy zbudujcie tutaj to. No i pięknie przełamaliśmy obronę wroga. Bez jakichkolwiek problemów. Oj, sorry. Zniszczenia jednostek latających. Wywołałem. Przekształcanie hydralisków lub mutalisków pozwoli ci niszczyć latające jednostki. Tak, wroga. Wiem. Wiem o tym doskonale. Dobra. Teraz tak, tu potrzebujemy 3. Tu zbudujcie jeszcze kilka. Teraz tak, to się przyda. To się może przydać. To się może przydać. Tworzyć, tworzyć. Stale. To rozbudować. No, dobra. Wyspan się robi. Zemsta będzie moja. Tu. Atakujmy. Dalej. Niszczyć ich. Dobra, cofać się. Tak jest, niech przywalą swoje własne jednostki. Dobra. Potrzebujemy więcej bezpalów. Zalejemy skurczy gnojów. A wy tu gdzie? Że tak się spytam. Nasze jednostki są atakowane. Zemsta będzie moja. Zniszczyć skurczy gnojów. Bardzo ładnie. Pole niszczące wkrótce się aktywuje. Co tym razem? Dobra. Nacierać. Odważnie. Do ataku. Tutaj. Nie znamy granic. Musimy skurczybyków zniszczyć. Nasze jednostki są atakowane. Rój to ja. Tak jest. No i już mamy wsparcie. Wszystkie oddziały z powrotem do Ula. Na serio? W takim momencie? Dobra. Cofać się. Dobra, wy tutaj. No i spoko. Troszkę żeśmy im tutaj krwi napsuli, nie da się ukryć. Tak jest. Ale ładnie, żeśmy ich naniszczyli. Ty i twój rój nie będziecie już zagrażać ludzkości. Dehako, pole wróciło. Wycofałam rój do Ula. Teraz twoja kolej. Moje stado jest gotowe zniszczyć kolejne łącze. Okej, zaczynajmy. Nadejdzie. Czujmy. Ta machina cuchnie. Ogniem i śmiercią. Muszę przyciągnąć ją do siebie. Nie, spokojnie, nie musimy. No i pięknie. Zniszczyć ich. O, tu jeszcze jakiś jest. To się przesuwa? Czy tylko mi się zdaje? Nie, chyba nie do końca.
No, leczy też pobliskie jednostki, a więc spoko. Tak jest. Okej, nacieramy dalej. Spokojnie, spokojnie. Tak, to się posuwa powoli, bo powoli, ale jednak. Tak, jednego mi zabili. Dobra, nasza. Tak jest, zniszczyć to. Czym prędzej. No i pięknie. Zadanie. Wrócę. Tak jest. Wyłączyliśmy pole. Uderzajcie! Dobra, teraz tak. Bym chciał rozbudować, ale musimy najpierw dodać sobie ul. Już czas. Teraz tak. Czekajcie, zróbmy to...